Mówisz Kusamo, myślisz kłopoty. W tym roku rozpoczęły się już pierwszego dnia. Kwalifikacje najpierw przerwano, a potem przełożono. Dyskusja o przydatności nowej, uwzględniającej współczynnik wiatru formule, wróciła ze zdwojoną siłą. Wszyscy, którzy noszą skoki narciarskie w sercu, wiedzą, że potrzebujemy nowego systemu. A zatem falstart nie dla FIS-u. Możemy powiedzieć, że Puchar Świata zaczął się od falstartu? Nie, nie, bo jeszcze go nie rozpoczęliśmy. Jeszcze lepszych kwiatków doczekaliśmy się następnego dnia. Adam Małysz został dopuszczony do skoku, mimo że wszystkie trzy wskaźniki wiatru świeciły na czerwono. Efekt 101 metrów i 43 miejsce w zaległych kwalifikacjach. Hanno Lepisto powiedział, tepesz kryminal. A jak ty podsumujesz dopuszczenie ciebie do tego skoku? Znaczy, wolałbym się nie wypowiadać na ten temat, bo naprawdę no, brak mi jest słów. Podrażniony Małysz powetował sobie niepowodzenie w konkursie drużynowym. Skakał wyśmienicie i poprowadził Polskę do niezłego piątego miejsca. Wygrali Austriacy, bo presji ostatniego skoku nie wytrzymał Martin Schmidt. Niemcy spadli na drugie miejsce, trzecie zajęli gospodarze. Drużyna wciąż jest silna. Była dzisiaj nierówna. Po części wypaczyły to warunki, jakie panowały na skoczni, po części jeszcze błędy popełniane. Ja myślę, że to, że oni mimo tych popełnianych błędów dzisiaj skoczyli na piąte miejsce, wywalczyli to piąte miejsce, są w grze o te wysokie lokaty. Myślę, że to doda im jeszcze więcej pewności i możemy się spodziewać jeszcze lepszych występów w przyszłości. Sobota to czarny dzień faworytów. Małysz chwycił za mikrofon TVP. Znakomity w drużynówce Jan Ahonen nie wszedł do finału, a broniący Pucharu Świata Grzegorz Kierencauer rozpoczął sezon od 19 miejsca. To nie ma znaczenia, bo w Finlandii zawsze są problemy. Austriak stracił żółty plastron lidera na rzecz Bjerna Einara Rumurena, który wygrał po raz 8 w karierze. Zamierzam zatrzymać żółty plastron tak długo, jak tylko się da. Z Polaków w konkursie indywidualnym najlepiej wypadł Kamil Stoch, był 24. Jeszcze tutaj nie zdobyłem punktów nigdy, także dobry start dla mnie. I jeszcze jedno, choć Miran Tepesz przeprosił za swój błąd podczas kwalifikacji. Podeszedł Tepesz do Łukasza i go przeprosił. To niesmak po Kusamo pozostał. Skoki narciarskie dopadła bowiem zadyszka. Czy możemy powiedzieć, że skoki znalazły się na zakręcie? Niestety możemy. Kusamo, Bartosz.